Cześć, witajcie. Chciałem Was zaprosić na nową serię, którą postanowiłem zacząć nagrywać. Katolicka Biblia zawiera prawdę. Zainspirowała mnie taka oto mała książeczka, którą znalazłem w jednej z książek, które kupiłem. Dużo kupuję książek, większość z nich czytam, chociaż przede wszystkim czytam Słowo Boże, ale ta książeczka mnie bardzo zainspirowała i pozwólcie, że przeczytam fragment z takiego wstępu. Ona jest taką małą broszurką, gdzie są wymienione różne tematy wiary i rzymskokatolickiej i są opisane, no i są odnośniki do Słowa Bożego, do Pisma Świętego. Pozwólcie, że zacytuję wstęp tej książeczki. Jeśli jesteś zainteresowanym tym, co Bóg mówi w katolickiej Biblii na niektóre tematy, to zechciej poddać się działaniu prawdy. Wszystko, czego potrzebujesz, to Twoja katolicka Biblia, najlepiej Biblia Tysiąclecia. Spójrz na podane odsyłacze i zapamiętaj, że każdy wiersz Pisma Świętego, który przeczytasz, jest Słowem Bożym, dotyczącym danego tematu. Ponieważ Boże Słowo jest prawdą, jak czytamy w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, w 17 wersie. I chciałbym każdy odcinek nagrywać o jednym temacie. Tutaj są różne tematy. Są tematy związane z Maryją, jej dziewictwa, niepokalanego poczęcia. Są tematy związane z mszą świętą, z celibatem, z papieską władzą daną od Boga. Jest temat związany z tym, kim jest skała, na której zbudowany jest Kościół. No, odpuszczenie grzechów. Wow, tematów jest dużo. 22, chyba nie o wszystkich nagram filmy, ale postaram się kilka z nich wybrać. Oczywiście zachęcam do oglądania tych filmów mojego kanału, naszego kanału i całej tej serii. Będzie ona oparta o właśnie taką małą książeczkę i przede wszystkim o Słowo Boże, bo to jest chyba fundament naszej wiary, aby wiedzieć, co Bóg mówi na każdy temat, jaki jest w życiu ważny. A więc zachęcam, zapraszam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Z Bogiem.